Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejnym hodowcą, którego odwiedzamy podczas naszej wizyty tutaj na Śląsku, jest kolega Piotr Bugała. On jest tutaj po prawej stronie w tej białej koszulce. Po włosach go poznamy, bo ja myślałem, że od ostatniego razu po tych różnego rodzaju preparatach, m.in. z Iger Taube, które tam wspólnie oglądaliśmy w pod Bydgoszczą w Trzeciewcu, coś się poprawia, ale niestety tak jak umie, tego nie oszukamy. Tu Piotr siedzi, ale mamy tutaj, zobaczmy, kibiców dużo jeszcze przyszło. Tutaj córka Nicole. Nadzieja, ty się gołębiami interesujesz? Tak. Tak? Mam też swojego gołębia. Też swojego masz. No to o tym porozmawiamy. Tu brat też hodowca. Mariusz Bugała, tak. Tutaj hodowca początkujący, skąd? Też Zabrze. Też Zabrze tu jest, bo tutaj jesteśmy, tu Jacek Gdyszy to... Stary hodowca. Tak, stary, to jest Jacka znamy i oddział, przypomnijmy, i tu jeszcze, przepraszam, bym zapomniał. Też hodowca. Też z tego oddziału? Tak, jest. Druga Śląska, 2, sekcja Mikuszyce. I nazwisko, imię proszę? Sławek Michiło, syn Włodzimierza. O, właśnie. I teraz to popatrzmy. Hodowcy tutaj czekają teraz na przylot gołębi, tu mamy akurat lot 760... 725 gdzieś tam. 25 km do ciebie. Do mnie. Średnie tam 740. No te 60 to mi się wzięło stąd, że tu masz 65 gołębi na locie. Tak jest, no. Tutaj hodowcy ci przyszli kibicować, oni nie mają swoich gołębi, czy co? Nie ma, tak... no ale zawsze jak słaby przyjdzie, jak to, ja zawsze jego, wcześniej... to zawsze ma wcześniej od niego. Od niego. Aha, no tak, zawsze tak, wcześniej. Jest nadzieja. Tak jest. Jest nadzieja, dobrze. Powiedzmy tak. 65 gołębi ty dałeś, ja, ale ile daliście tych wszystkich gołębi tutaj w oddziale i w rejonie bodajże chyba, czy w okręgu? Teraz tak mogę, w oddziale poszło 736 gołębi, 62 hodowców, w rejonie nie wiem, bo rejon mamy Zabrze, Ruda 1, Ruda 2, to nie wiem jeszcze ile poszło, ale wiem pi razy oko, ile w okręgu poszło, na miejscu wypuszczało około 30 tysięcy gołębi z okręgu Katowice. Z okręgu Katowice. Tak jest. Wypuszczaliście te gołębie z miejscowości Sulingen, żeby się nie myliło z Zollingen, tam tak, gdzie Hans Widen, tak, Herbert Widen, przepraszam, mieszka, tam też byliśmy kiedyś z wizytą. Sulingen to jest pod Bremą, to jest bardziej północ, tutaj od was na północny zachód. Tak, 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 warunki były tam na miejscu takie pochmurne, pułap, wysokie chmury tam. Część gołębi szybko odeszła, minutę. Marudery niektóre tam po 10 minutach wszystko poszło w kierunku Śląska. No bo tutaj właśnie jak z Jackiem jechaliśmy tutaj do ciebie, to tam właśnie Jacek miał informacje odnośnie jak te gołębie tam odchodziły. I tak jak powiedziałeś, było to różnie, jakaś grupa odeszła wcześniej, ale kilka maruderów, to procentowo nie dużo, bo jeżeli to grupa 1030 tysięcy, to jest mało. Tak jest. I co jest jeszcze tam? No warunki są sprzyjające, no myślę, że prędkość też powinna być około 1400 metrów na minutę. Tak, popatrzmy jeszcze właśnie o wiatr zachodni. Południowo-zachodni, zachodni jest. I niebo jest właśnie ciekawe, bo mamy dość dobre, bo nie mamy tego takiego niebieskiego, niebezpiecznego, które często się kończy dla gołębi takimi tak zwanymi bombami. Tak jest. Tutaj mamy dzisiaj takie chmury, o, widzimy kłębiaste. O, wiatr wieje tutaj miejscami, na pewno będzie go słychać w mikrofonie, że nam będzie troszeczkę zakłócał naszą relację, ale będziemy też widzieć, co tutaj się dzieje. Dobrze. Mamy ten lot podsumowany, powiedzmy tak, na wstępnie, bo będziemy teraz jeszcze rozmawiać tutaj z Piotrem odnośnie jego sukcesów. To nam jeszcze przypomnimy postać jego, bo tam w Trzeciewcu on to występował jako mistrz, ten, który korzysta z preparatów m.in. firmy Ziger Taube. Tutaj Jacek więcej o nich zawsze nam mówi, ale też on je testował wcześniej, te preparaty, tak jak mówił, i sukcesy, jakie odnosił dzięki nim między innymi, bo na pewno nie masz tylko tych preparatów, jeszcze inne rzeczy. No mam, ale 70% bazuje na tym. W Bydgoszczy wtedy, co byłem, no coś kręcił też Krzysiek wtedy, no to dużo telefonów miałem, bardzo dużo. Pomagam, dzwonią, no wiadomo, raz mam czas, raz nie, mówiłem wieczorem, żeby zadzwonili, chwalą sobie te środki, nieraz nawet pierwsze gołębie mają po tych środkach. Na pewno to są no, z 10-15% wspomagacze, no. No. Są zadowoleni no, z tych rzeczy. I cenowo chyba są cenowo tym bardziej. Bardzo według, dobra jakość za niedużą cenę. Tak, według pieniądze. Zachodnich środków no to no, praktycznie połowę taniej jest. No, no a powiedzmy, bo przypomnijmy sobie, bo odwiedzaliśmy firmę Renfrew, odwiedzaliśmy inne firmy, które produkują, a tutaj firma Profet, którą wtedy wspólnie odwiedzaliśmy, tam się śmieje z tych włosów, ale wtedy na łysinę musieliśmy nasze założyć te czepki. Tak jest. Musieliśmy ubrać odpowiednie fartuchy, żeby tam wejść w ogóle, nie? Jeszcze co mogę powiedzieć, że z kuli mnie też środki wziął, zakupił też mój kolega Sławek Misiło i myślę na razie super lotuje, no, no jest zadowolony. A teraz kolega który jest? Bo ty jesteś pierwszy w oddziale? Ja ci powiem tak, z 50, 10 pierwszych to jestem pierwszy i drugi. Bugała Piotr je pierwszy, na Bugała Mariusz. Ile teraz lotów było już? 9 lotów. 9 lotów. 10. Jesteś... Ja jestem pierwszy, Bugała Mariusz je drugi. Z 50 i 10 pierwszy. Widzimy, o właśnie. A z typowania jestem 10 z 50, jestem drugi, a Bugała Mariusz je czwarty. Dobra, a kolega Misiło?
No, w jednym mistrzostwie jestem piąty, w drugim siódmy. No ale to dopiero ja, takie... moje loty się zaczynają teraz. Zaczynają się. Kolega ten długie lubi właśnie? Tak, 500, 700 lubi. W zeszłym tygodniu jaki mieliście długi lot? Mieliśmy 300 kilometrów. 300, czyli taki krótszy, przed tą 700, no. Żeby nie tak nie forsować gołębia. Jeszcze jedno powiem, no Bugała Marsz, Bugała Piotr, na 9 lotów miałem 7 razy pierwszego gołębia. No. A córkę gdzieś wciśnie, to też macie gdzieś jako dodatek? No ona tam lubi tam jednego gołąbka, ma i dosyć dobrze bella. No tak, ale tak. Chodzi czy bierze, dopisana jest gdzieś? Nie. Dyskryminacja krótko. Tak jest, ale mówi wiekowo, tam za 2 lata to chce się zapisać. Drużynę będzie miała. Tak jest. Na młode. No, na młode albo coś. No. Teraz ty jesteś, tak jak powiedziałeś, w tym roku, ale przypomnij, jak w zeszłym sezonie i w latach poprzednich sukcesy, jakie odnosiłeś? No, w 2011 na 4300 hodowców jeszcze w Zabrzu lotowałem, bo teraz lotuję Ruda 2, 0153. Lotowałem, no, miałem konkurentów konkretnych. No, ja myślę, Bochynek Marcin, konkretny rywal, prawie ta sama hodowla. Ja tak z tym swoim konkretnym nie tak uważam, bo tak jak powiesz, że tam miałeś konkretny, to znaczy teraz nie masz konkretnych? No, mam konkretnych, no. No, ale to Częczek Warzoła, no, wybitny hodowca. No. No co ja mogę powiedzieć? Częczek Wożała, to był Walter Częczek, świętej pamięci się żyje, a Jarek Wożała to jest tak, powiedzmy szczerze, w Kornym mieszka teraz, tam gdzie obok mnie 40 km na północy i bardziej. I też pojechał tam w jednym roku na młode loty, też mistrzał kręgu Gdań zrobił, z tego co mi wiadomo, na pewno tak było. Wysoko miał gołębie też. I tak to moje sukcesy to szczególnie chyba w 2011 to się zaczęły, bo na 4300 hodowców w okręgu Katowice zrobiłem mistrza okręgu wtedy, no a w tamtym roku ja już nie będę wszystkiego wymieniał. Dwa kategorii w regionie, już okręg pomijam, region śląski, no. To dwa kategorii byłem mistrzem, mój brat był drugi wicemistrzem, w D kategorii byłem mistrzem, mój brat rocznymi 80% rocznych miał i był pierwszy wicemistrzem. No. Bodajże z tego co mi wiadomo, ten wynik 321 miałem w D, to chyba trzeci by był, jakby było, kiedyś było mistrzostwo w D Polski, ale teraz no, nie chcą się bawić z tym może. No. Tutaj w oddziale, którym tutaj teraz lotujesz, ilu masz hodowców jako konkurencji? Lotujących jest 100 hodowców. 100 hodowców, czyli to jest tutaj między innymi ten kolega siedzi tutaj z nami, tak? Tak. To jest aktywnych takich aktywny, hodowców. Aktywny. Tam w ludzie wcześniej co lotowałeś też było tak dużo ilość? No w Zabrze było z 80, no może 100. Wiadomo, na Śląsku szczególnie, myślę na Śląsku, tych młodych hodowców to ubywa. No wiadomo, dzisiaj laptopy, internety. No, tym się zajmują. Tym się zajmują zamiast hodowlą. No. Ale chyba aż tak nie jest źle, bo tych hodowców ciągle tutaj macie dużo. W Polsce przybywa, może na Śląsku. No ja ci chowaliśmy hodowców. Ja ci przypomnę to jedno, że no, w 2011 było 4300 hodowców bodajże w okręgu, a teraz jest 3400. To zobacz, jaka ta liczebność spadła. No. Ale też może niektórzy odeszli do innych okręgów, oddziałów? Nie, ja myślę, starzy umierają, za młodych na rybków nie ma. W Polsce może rośnie, a u nas na Śląsku to wiadomo, no. Aha. Upada to, myślę. Dobrze, ja tak pamiętam jeszcze, kiedy była wystawa okręgu i regionu w Łazach, to było tak bodajże, nie? Łaziska Górnych, to tam odbierałeś też, przypomnijmy, puchar, nie? To było 2-3 lata temu. No pucharów. Za co to było, nie pamiętasz? Ja już nie pamiętam, bo tych pucharów tych większych to dużo mam. Nie będę się tam chwalił może na to. No dobrze, to jak już nie będziemy teraz o tym chwaleniu się na razie zakończymy, a teraz pokażmy jeszcze tutaj, zobaczmy, bo my tu czekamy na przylot gołębi, a te gołębie tutaj do tych gołębników mają wrócić. Przejdziemy młode, pokażemy. Pokażę, no młode. Akurat mamy czas, popatrzmy. Poczekaj chwilę jeszcze, z tej strony mają przyjść. Popatrzmy, tu się będziemy spodziewać. Wiatr dosyć wspomaga dzisiaj. No. Kibice na pewno nam będą sygnalizować, jakby coś się pojawiło, my sobie popatrzymy. Mogę powiedzieć, tamty rok... Tu masz młode, tak? Tak jest. Koło 70, w tamtym roku mistrza młodymi zrobiłem w oddziele. W regionie piąty wynik, to myślę to, ale ja tak młodych nie w tym roku nie lotuję. A czemu nie lotuję? Nie będziesz lotował na młode w ogóle? Nie, bo jestem na wczasy zaproszony do hodowcy na Mazury. Odpuszczam sobie ten rok. I no na dodatkowy lot. To rodzinne będzie. Tak jest, no. Dobrze. Popatrzymy sobie. Otworzę. Tutaj masz te 70 młodych, a jak lotujesz młodymi, to z tego do gołębnika właśnie? Tak jest. Tylko z tego. Nieraz na dwie drużyny zapisuję Bugała Piotr, rozdziela mi Bugała Mariusz. O. Wiadomo, tu styl holenderski, żeby się uodporniły gołębie. Futer nawet sypię na ziemię, o jęczmień leży, wodę. Na 99% zdrowia. No.
One tutaj są, widzę, tak fajnie, bo nie ma żadnego takiego zaduchu. Tutaj masz wróbelki jakieś leciały. Tak jest. Jedno ino zaznaczam. Jak przychodzą dwa tygodnie przed lotami, tu jest sprzątnięte, dezynfekcja i wtedy się zaczynam je wołać. Krótko przed lotami. Tak jest. Mhm. Ale w tym roku sobie odpuszczam, mówię. No w tamtym roku bliższa do tyłu. Wiadomo, treningi. Tak to wygląda. Żadnych młode gołębie. Widziałem, masz tam 2-3 szpadki, to jakieś gołębie, które to masz... To tatka pałki. Super. To Tadeusza pałki. Tak, jest, tak, jestem bardzo zadowolony z tych gołębi. No. I trochę mi nie ja mogę powiedzieć, że mi dużo rzeczy też podpowiedział. No. Tu mamy gołębik lotowy dla wdowców szczególnie. No. Tu zostały 95% rocznych gołębi. Samce tu siedzą, no, czekają. Dzisiaj na lot nie puszczałeś rocznych? Nie. Bo my mieli... Czy żadnego nie dałeś, czy w ogóle? Żadnego nie dałem, bo my mieli subice, ten piąty lot. No powiem, że ciężki pułap taki. Nie, no, bo jestem prezesem lotowym i spraw rejonu i oddziału i lotowym to. Nie było deszczu, na Śląsku 15 oddziałów leciało i to był lot, no, ciężki, 2,5 godziny my byli i myślę, że ja dałem 109, to 100 gołębi dostałem po 3 tygodniach, no ale mówię, warunki były ciężkie, no nie lało, pułap chmur było, no i trochę, no 15%, 20% niektórzy potracili, no ja też robię. Ty zaczynałeś, przypomnijmy, 130 gołębi 130, 100 do dzisiaj mam, 100 z mojej drużyny mocnej, ja mówię mocnej, tam nie mam rocznego. 50 zacząłem, 47 dałem do dzisiaj na 10 lot. No to myślę, że ja bez strat. No, jeden na treningu, dwa na locie. Rozumiem. Tutaj szpaków nie widzę żadnych, ale tu. Nie. Te młode, które masz, to są chyba pierwsze pokolenie, co? Dawno nabyłeś tego gołębia od pokolenia? Nie, to jest upałki. Jeden jest na locie, jeden na tym, dwa są na locie, no. Może siądą. Oprócz kolegi pałki, to skąd jeszcze, jak się gołębie zaopatrywa? Ja jedno powiem. Tu mamy gołębie. Co? Nie, myślałem, że... A, to dobrze. Skąd gołębie mam? Najbardziej mam gołębie, choć z Krzyśkiem, no najbardziej podstawa moją to chyba od Krzyśka Prowskiego, no nie mogę powiedzieć, bo ja mam 20 gołębi od Krzyśka w rozpłodzie, one mają już po 10 lat te gołębie. No super, te chubeny jak głupa pod wiatr dominują wszystkie, mam taką samicę, może później ci pokażę, drugą ma nawet do tej pory Krzysiek Pruski. Tego, siostry? Tak jest, i tego gołębia nie chciała sprzedać. A czemu? Bo jej dzieci u mnie 20 razy pierwsze konkursy zrobiły z każdym partnerem. Aha, i umękli pierwsze... A to też z Hobenów? Bo on tam miał i Verstretę i miał Westretę, ja mam i Westretę i no, że ja mam od Pruskiego tego gołębie, co uważałem, że śmietana jest. To tak jak ty mówisz, bo to 10 lat temu nabywałeś. Tak jest, to już te rodzice nie żyją. No tak. No, to... Mamy wnuczkę Bolidę, mamy prawnuczkę Lincolnę, te super gołębie. No. I wtedy do tych gołębi dokrzyżowałeś kolejne. O, jeszcze mogę powiedzieć, od Ryśka Smagały mam gołębie, też super. Mi się i później Tadek Pałka, Waldek Piszczała też z mojej strony tam się wywodzi, super gołębie nabyłem, no z Waldkiem mam super kontakt. Przepraszam, jak z twojej strony? Przecież Waldek mieszka Orzechówek pod Piotrkowem. A ja mieszkam z Czerno, rodzice wyjechali, 28 na Śląsku, 28 lat wyjechali i tu jestem na Śląsku. No i Waldek też, no od Waldka nabyłem gołębie, super, też zadowolony jestem. Krzyżowałem pałki, pruskie, Waldki i jeszcze wymieniam się z gołębiami, z moimi przyjaciółmi, nie koledzy, metlowie. Tutaj też Tomasz super, Mentel, tak, Jezus, ty i Adam Mentel. A tutaj, przepraszam, czyli żadnych z zagranicznych nie wprowadzasz do hodowli? Nie, mam parę gołębi zagranicznych, te Zundik Janseny byliśmy. Zundika. Tak jest, mam jedna samicę zakupiłem z tych wszystkich, z Nowakiem, z Mentlami, co się okazało super. I no ona mi się powiesiła, ale super do dzisiaj wnuki. Zundika to mała, bo kolega Jarek w Żałka dużo ich ma, ja tak, sam mam na tym. Ale mówię, jestem bardzo, akurat trafiłem chyba z tą samicą. Bo tam miał Janseny i Wanderabele, ale szczególnie Janseny, no. Co tak to no. Aha, rozumiem. No i tu jeszcze, no może przejdziemy do wdów. Tu są. Tu jest lotowy gołębie to. Tu są wdowy, tu siedzą wdowy. No nie chcę tu. Widzę, masz podobnie jak u innych tutaj hodowców zrobione. Że przeganiam, no nie chcę, żeby to na razie. Arka byliśmy przed chwilą. No i tak wyglądają. No. Tu jest samica roczna, 1,02 ma 3 lotów. Ta samica, jak samiec wygląda, potężna. Właśnie tak. To jest Smagała razy Mentel. Tu zobaczmy, przepraszam, kolega tak zasłonił, zobacz, tam obok malutka taka samiczka, a ta rzeczywiście duża jak samiec. Tak jest, no. Czyli to wszystko zasadniczo są tutaj samiczki masz? Tak jest. Tu jest rozwód. No. Później może później po locie, pokażemy, tak, pokażemy parę gołąbków. Ale będziemy tu jeszcze, będę musiał siatkę dobudować. Parę moich lotników asów siedzi tam. O, tu masz dużo takiego miejsca. To jest rozpód? Tu jest rozpód. Aha.
Ja tym byłem praktycznie od innego Haralda, to miał wolę. A to odkupiłem. Odkupiłeś? Odkupiłem. Ale dużo miejsca? Bo parę mam tam takich, no już wypuściłem, no to jest ta super samica od Krzyśka, co wydała dzieci 20 razy, tak? Tak jest. A siostrę ma Krzysiek oryginalną do tej pory. Później tam parę złapię, to na koniec pokażę. Jeszcze popatrzmy tak, bo tu masz to cele. O, tu jest odwadka Piszczały. Jej matka w dobrym locie była najlepszą samicą w Polsce za jeden rok w maratonie. Wyglądała identycznie. Tutaj patrzmy, no masz tutaj cele. Boksy, takie. Niektórych takich. Słuchaj, tak, one mają tutaj szufladę. Tak jest, szuflada. Mam tu takie, do konkretnych takich gołębi, rozumiem, co mi zależało. No tu jest para na przykład moich lotników. Mhm. Tu jest część to 11 razy. Tak, to wycofałeś, czy one jeszcze będą też brać udział? Nie, wycofałem. Te 11 razy pierwsze były w oddziele. Te, samica i samiec. Razem, tak? Tak jest. I to teraz właśnie po tych gołębiach od Krzysia Pruskiego, od tej mieszanki. Z mojej mieszanki. Tu je Ryszka zmagały, później to jest dziaduś 12-letni, 2 razy pierwszy na oddział w 580 km. I tam jest samica takie bolide, to jest Krzyśka bolide bez strefy. O, super samica to. Od Krzyśka dwie takie unikaty to są. Głębiona już babcia, 07 rok. Ale to znosi jajka. Super samica, super. I w Polsce latałem te gołębie u mnie. No, to są unikaty praktycznie. No. Tutaj patrzę, tak masz posprzątane, to tak specjalnie. Jak mam pomaga ci siostra, brat? Brat pomaga mi wywieźć gołębie też. Aha. No, ty sprzątasz, tak. Pomagasz tacie? No. Teraz dokarmię je może. No. Rozumiem. Jeszcze później pokażemy żeby tutaj właśnie. Dobrze, będziemy sobie kibicować, bo już się mogą gołębie pojawić. Nie będziemy ich... Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy tutaj. Tutaj posłuchaj, bo rozmawialiśmy tutaj, teraz te gołębie jak na lot przygotowywałeś, preparaty te ty z Ziegertaby używałeś czy nie? Elektrolity takie na maraton. Elektrolity? Tak, jest karnityna, bo ktoś mi mówi nazwy. Ja swoje nazwy, no jak kreatyna czy karnityna, to i no, że ta firma sobie narzuca jakąś nazwę. O, nawet jest tu, o, zakwaszacz, o. Ten tak zakwaszacz. Musiał wszystko przynosić. Nie, to nie ma sensu. No, zakwaszacz to nawet daję do kąpieli, bo jak daję w czwartek kąpiel, no to do kąpieli to ile? Zakwaszacz dajesz do kąpieli? Do kąpieli też. Jak gołąb się napije, to proste, no. Że mu nic nie ma. No też to kwas mrówkowy, kwas propionowy, co tam jeszcze jest tutaj, cytrynowy i co to było? Propionowy, mrówkowy, mlekowy i kwas cytrynowy. Ja dużo nie, że reklama, że coś tam gadają, że dużo hodowców dzwoniło, co mnie to doradzę, z tej firmy. Zadowoleni są, pierwsze gołębie mają, no super zadowoleni są, z tej firmy. Tak jest. No. A zobaczymy, co dzisiaj będzie tutaj na locie. Na razie mamy godzinę, bo były wypuszczone, przypomnijmy, 6.15. Mamy teraz godzinę? Sławek, 14.03. Jeszcze coś podpowiedz. Z mojej drużyny z 50 zgłoszonych gołębi poszło 47. No praktycznie wszystkie z mojej drużyny poszły. A z brata, wiadomo, większą połowę ma rocznych, poszło 18. W sumie 65 gołębi, na które właśnie czekamy. Tak jest. Zobaczymy. Tutaj widzę, system masz podłączony. Tak, na jakim systemie jeszcze raz? Na Taurisie tak samo tutaj. Super zadowolony. Mhm. Można. Tu zobaczmy, czekamy 14.02. Ale z akumulatorem zasilali, że tak, w razie siadł, aby coś było. No. Tutaj widzę okolice, gdzie latuje. O, to masz tam jakieś tu cukrówka chyba. Cukrówka. Tutaj okolice masz, widzę taką, tu jeden drut idzie jakiś, a tak to chyba wolne. Nie ma wolne problemu. Wolne, super. Jak nieraz sobie tam nakładkę, to widzę, jak gołębie siadają. No. A wiatr nam trochę ustał, także dobrze słychać. Myślę, chyba, że sprzyjające warunki może wysiłku tak gołębie. No zobaczymy, to jest 700. To jest pierwsza 700 u was. Tak jest. Pierwsza. I jeszcze w planie jest taki. Dwie 700. A jakiś taki jeszcze dłuższy macie? Dłuższy mają, ale to dodatkowy lot radzionkowskich, kto chce za pieniądze tam się bawić. To Bruksela. Tak jest. To ile to kilometrów jest? 1000? 1100, ile do nas? Pierwszego roku. I co, dawałeś też jakieś gołębie? W tamtym roku miałem chyba drugiego i trzeciego. No. A kolega Sławek miał też te gołębie jakieś tam wtedy? No, najlepsza samica dwulatka zrobił. Może i w Polsce była, jakbym miał na wystawę. 15x15 miał w tamtym roku. Ta z Brukseli? Tak jest. 6755 konkursów. No. A z którego roku to było? Dwuletnia. Dwuletnia. A z jakiej gołębi się wywodziła? No to Grzybek, ksiądz Sławy Wójtowicz, a z drugiej strony Paszek 808. Mm-hmm. Od kolegi takiego Bogdana Hałata, prezent. Czy za tego Hałata tam z chełmżenia? Nie. Ten, co miał czwartego gołębia u Pawelca na Kozigówka. Rozumiem. Czyli tutaj... A jeszcze dopomnę, bo jeszcze bym o Pawłowskim Ryśku, bo dwa gołębie się zakupiło. Kolega Ryszard Pawłowski od Wrocławia, tam tak, Wałbrzych, Dzierżno, czy jakiś... Dzierżoniów. Tak, tam to tak, więc i dwa gołębie od niego zawziąłem i dwa młode pociągłem, co się okazało.
że 412 km mamy taki dodatkowy lot z Radzionkowski na Modę, i ona siadła czwarta na okręg. Tam za pieniądze, tam my gramy. I w tym roku jako roczny gołąb na 7,5 tysiąca gołębi w rejonie druga. Na 7 tysięcy druga, ten sam gołąb. I to był po tych... Po tych dwóch gołębiach, tak, 100% jest. Ryszard Pawłowski. I co się okazało, to my się jednym gołębiem wymienili i ja jeszcze dwa zakupiłem, jestem bardzo zadowolony. A ten, co on od siebie wziął, się wymienił, też może takim się A to zobaczymy pochwalić. W tym roku, okaże się, bo to z tej samicy się wywodzi, też to babka jest, ta wyczka, co 5 konkursów pierwszych w Zabrzu miała. Dobrze. No nic, czekamy na przykład. Czekamy, ładna pogoda. Słońce teraz wychodzi troszeczkę, będziemy sobie tu siedzieć z kibicami, wspólnie będziemy tutaj czekać na przylot gołębi.